Dzień dobry moi drodzy w nowym daily vlogu i pomyślałam sobie, że zaczniemy ten vlog bardziej z taką pozytywną energią i polecę wam coś, co moim zdaniem jest super i da wam dużą dawkę motywacji i nie tylko. Słuchajcie, w zeszłym roku, a w sumie to pod koniec zeszłego roku, zaczęłam czytać tę oto książkę. To jest książka Brian Tracy, Nawyki warte miliony, jak nauczyć się zachowań przynoszących bogactwo. Niech was nie zmyli ten tytuł, chociaż zaraz wam powiem, że jest tutaj dużo odniesień właśnie do samego tytułu, ale dlaczego ja wam dzisiaj polecam tę książkę? Tak jak powiedziałam, pod koniec zeszłego roku przeczytałam ją od deski do deski i słuchajcie, czytam ją teraz drugi raz. Zaznaczam sobie, jak widzicie tutaj, wszystkie najważniejsze informacje. Wykonuję sobie ćwiczenia, które są zawarte w tej książce. I powiem wam, że ja ją wypatrzyłam gdzieś na Instagramie u kogoś, kto bardzo tę książkę polecał. Właśnie jako taką ogromną dawkę motywacji. No i stwierdziłam, że przeczytam. Kupiłam ją sobie w Empiku też w jakiejś fajnej promocyjnej cenie. I przepadłam. I się śmieję, bo za każdym razem, kiedy rozmawiam gdzieś tam z moimi znajomymi, to mówię im, że czytam książkę albo wprowadzam do mojego życia nowe nawyki, robię różnego rodzaju ćwiczenia i wszyscy się oczywiście ze mnie śmieją. Ale słuchajcie, ja generalnie bardzo lubię różnego rodzaju poradniki i muszę wam powiedzieć, że w zeszłym roku, w sumie to w ostatnim czasie, nie trafiłam na nic fajnego. Nic, w ogóle jak mi włosy dzisiaj stoją, bardzo was przepraszam. Nie trafiłam na żadne fajne opracowanie, żaden taki poradnik, który byłby naprawdę ciekawy, naprawdę taki, że dawałby wam dawkę pozytywnej energii, ale też z drugiej strony motywował rzeczywiście do działania. I jak trafiłam na tę książkę i przeczytałam ją za pierwszym razem, to stwierdziłam, no nie, no to jest po prostu genialna książka i rzeczywiście warto ją przeczytać. Nie tyle ze względu na to, że jest mowa w tytule o bogactwie, o milionach i tak dalej, ale w pierwszej połowie tej książki jest bardzo dużo odniesień do nawyków, takie, które możecie wprowadzić do codziennego życia, związanych z waszym podejściem do życia, z waszymi być może problemami, z którymi się borykacie, jak na przykład zdrowie, albo to, że chcecie więcej ćwiczyć i nie możecie się zmotywować, albo chcecie poprawić komfort swojego życia i nie wiecie, jak zacząć, od czego zacząć, albo też w ostatnim czasie mieliście bardzo dużo problemów, przytłoczyło was życie, sytuacja, zmieniło się trochę wasze podejście z bardziej takiego realistycznego na negatywne, pesymistyczne i chcielibyście z powrotem odzyskać to, co kiedyś was było, tę pozytywną energię, tę chęć do działania, żeby to wasze życie po prostu było lepsze. I ta książka będzie dla was świetnym rozwiązaniem. Oczywiście mamy tutaj bardzo dużo przykładów, bardzo dużo odniesień do innych książek, innych autorów, którzy również motywują do zmian w swoim życiu, ale mamy tutaj ćwiczenia, proste ćwiczenia, które możecie wprowadzać każdego dnia, które rzeczywiście sprawią, że to wasze podejście zacznie się zmieniać. I jakie było moje zdziwienie, gdy przeczytałam pierwszą połowę tej książki i tak sobie pomyślałam, no rzeczywiście mamy tutaj mowę o tym, żeby zmienić naszą sytuację życiową, jeśli chodzi o nasze zarobki, bez względu na to, czy prowadzimy sami jakąś działalność, mamy swoją własną firmę, czy też pracujemy dla kogoś i chcemy, żeby to nasze życie się polepszyło, żeby te zarobki się zwiększyły, żeby nasza efektywność w pracy się zwiększyła, żebyśmy my się też rozwijali, co tutaj takiego zrobić, ale tutaj jest właśnie dużo takich motywacyjnych
tekstów, że tak powiem, tekstów, czyli po prostu to nie jest jakaś taka coachingowa śpiewka, rób tak i tak, tylko to jest tak realne, to jest tak czasami banalne i tak proste w wykonaniu, wystarczą tak na dobrą sprawę naszych chęci, że można, że naprawdę można. I kiedy pokazałam Wam pierwszy raz na moim Instagramie tę książkę, to też padło bardzo dużo pytań: Anita, powiedz, czy rzeczywiście warto tę książkę przeczytać? No i słuchajcie, polecam Wam właśnie tę oto lekturę, ten poradnik, tę książkę na początek tego roku, żebyście sobie ją przeczytali i albo możecie zrobić tak jak ja, najpierw przeczytać książkę i później wprowadzać wszystko, co tutaj jest po kolei w rozdziałach zapisane do waszego życia, albo po prostu czytać sobie tę książkę codziennie, co drugi dzień, raz na tydzień i wprowadzać naukę z tej książki, te ćwiczenia, które tutaj mamy, w każdym tygodniu, czy też w miesiącu, rozłożyć ją sobie nawet na cały rok, ale od niej zacząć. Niesamowita, świetna pozycja, którą warto u siebie mieć, zwłaszcza jeśli teraz potrzebujecie takiej motywacji, potrzebujecie takiej dawki pozytywnej energii i czegoś, co Was zmotywuje do planów, czy też jeśli postawiliście sobie jakieś cele na ten rok i chcecie je wykonać, to na pewno będzie dla Was świetny środek. Także na początek dzisiejszego vloga trochę takiej polecajki, właśnie książki, dopijam sobie herbatę. Zobaczymy, jak ten dzisiejszy dzień się rozwinie. Na pewno wrzucę Wam też jakiś fajny przepis, bo widzę, że Wam się podoba, jak wrzucam w tych daily vlogach przepis. A tak w ogóle to powiem Wam, że zupa z boczniaków to robi jakąś furorę i co chwila, codziennie dostaję od Was zdjęcia na Instagramie, gdzie wykonujecie ten przepis i jesteście naprawdę bardzo zadowoleni. Więc jeśli chcecie przepis na pyszną zupę z boczniaków, z pieczarek i nie tylko, bez mięsa, to koniecznie wróćcie sobie do tego mojego wcześniejszego, poprzedniego daily vloga i tam macie wszystko dokładnie opisane. No dobra, to co? Zaczynamy nowy daily vlog. I jeszcze jedna ważna informacja, o której chciałam Was dzisiaj poinformować, ponieważ za każdym razem, kiedy pokazuję ten oto kolagen, dostaję od Was pytania, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych, czy na maila, i zazwyczaj jest to powtarzające się pytanie, a mianowicie o jakiej porze należy przyjmować kolagen. I powiem Wam na bazie mojego własnego doświadczenia, że powinniście sami dla siebie wybrać najlepszy środek, ponieważ producenci tego typu suplementów związanych właśnie z kolagenem podają bardzo różne informacje. Niektórzy mówią, że trzeba go przyjmować nadczo rano, inni, że można go przyjmować po posiłkach, inni jeszcze, że lepiej przyjmować go wieczorem, wtedy przynosi lepsze efekty. I powiem Wam, że ja na bazie własnego doświadczenia, i nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o kolagen od Primabiotic, ale generalnie kolagen, który przyjmuję już od kilku lat, zauważyłam, że tak no na dobrą sprawę nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Kolagen warto przyjmować wtedy, kiedy Wam pasuje. Jeśli na przykład w Waszej suplementacji są też inne produkty, inne suplementy, które na przykład musicie przyjmować rano na czczo, to wtedy na przykład wprowadźcie sobie taki kolagen wieczorem. Znajdźcie dla siebie najlepszy środek, tak żeby rozłożyć te suplementy, które przyjmujecie w ciągu dnia, na kilka różnych por, żeby to było dla Was wygodne i przyjemne. Ale też, co jest bardzo ważne, żebyście o tym pamiętali, bo w suplementacji najważniejsza jest regularność i to, by przyjmować tego typu produkty codziennie, przez jakiś okres albo cały czas, ale żeby je przyjmować codziennie, bo tylko wtedy będziecie mieć widoczne efekty. Jeśli o mnie chodzi, to ja kolagen piję o różnych porach, najczęściej przyjmuję go już wieczorem przed snem, ponieważ przyjmuję też inne suplementy, które mam rozłożone właśnie na cały dzień, zresztą też Wam o tym już opowiadałam, i w tej chwili taka forma podania, czyli właśnie wieczorem, jest dla mnie, powiem Wam szczerze, najwygodniejsza. Ale zdarza się też tak, że czasami przyjmuję ten kolagen na przykład po kolacji albo przed kolacją,
jeszcze na pusty żołądek. Najczęściej jednak w tej chwili przyjmuję go wieczorem. I jeszcze przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że pojawiła się nowa promocja w sklepie Prima Biotic. Koniecznie sprawdźcie, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. Ja zostawię Wam szczegóły w opisie do dzisiejszego vloga. Tam będziecie mogli sobie też zerknąć, co i jak. No i mam nadzieję, że teraz rozwiałam już Wasze wątpliwości i wiecie, jak to wygląda. Kochanie, co dzisiaj robisz na obiad? Alu, dzisiaj, No, poczekaj. jak już widzicie na patelni, mamy tutaj oliwę z oliwek, pietruszkę, czosnek i ostrą suszoną papryczkę. Dzisiaj robimy to, zobacz. A, Widzisz? Kalamarie, krewetki. czyli robimy sos z owocami morza. Tutaj Massimo sobie już pokroił pomidorki i co? Zabieramy się za robotę? Tak, allora, adesso lo facciamo rosolare un pochettino. Czyli musimy troszeczkę podsmażyć ten czosnek, pietruszkę, tak jak widzicie, i papryczkę. Oil, czosnek, Tak, to już powiedziałam. Co później? pietruska e paprika. Tak, i co później? E Wrzucasz później tutaj? krewetki. Później wrzucasz No, krewetki, pierwsze kalamary. kalmary, później krewetki, później pomidorki. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało. Teraz kalamary. Proszę bardzo. Kto ostatnio pytał, czy będę pokazywała jeszcze nasze robaczki, potwór z bagien, z garnka. No, słuchajcie, już pokażę Wam gotową przystawkę, czyli sałatkę z ośmiornicy. Jak widzicie, tutaj są piękne macki. To tak na dzień dobry. Teraz krewetki. Krewetki. Quanti crevetti? Ile crevetti sono? Dużo. No właśnie, za dużo. Za dużo. ale to będą też damy Pipusiowi. On Tak. uwielbia Pepeniamo. krewetki. Tak, pepeniello. Teraz trochę wino białe. Starcie. Viva, vedram. Tak, Massimo w swoim żywiole. Zadowolony, dlaczego jest ryba dzisiaj? Gotowe, patrzcie na to. Zobacz, zobacz. Smacznego. Dziękuję. Out. Give it a good. I put that on good.
Kochani, znalazłam idealną toaletkę do mojego pokoju, do mojej sypialni. Wreszcie. Coś, czego tak długo szukałam. Myślę, że będziemy zamawiać. Jest po prostu obłędna, przepiękna. Mamy nawet taki marmur, który jest u nas w łazience, więc idealnie będzie się też komponować w sypialni. No i oczywiście mój styl. A tutaj możecie zobaczyć piękne wykończenie w szarości i w srebrze, czyli to, na co my postawiliśmy w naszym mieszkaniu, właśnie biel, srebro, szarość. I tutaj akurat mamy wykończenie dodatkami w różu, ale muszę wam powiedzieć, że na przykład w naszym mieszkaniu jest dużo takiego koloru, dużo zieleni, ale ten róż też wygląda przepięknie. Mom and dad's only daughter, do I make you proud? Writing my life in lyrics, do y'all like the sound? Seeking approval constantly. When it's my truth I own, I speak it all makes sense now. Give it a good, yeah. Put that on good. When it gets hard, I stay on my job like no days off. So a na zakończenie dnia postanowiliśmy, że zjemy sobie sushi w Gold Sushi. Zamówimy zestaw numer 8. No i może jakaś lampka choi? Czemu nie? No i jest nasze sushi, także my, kochani, zabieramy się za kolację, za jedzenie. I dziękujemy, że byliście po raz kolejny z nami, w sumie to ze mną najbardziej dzisiaj. Także trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaki, pam!